We wtorek uroczyście rozpoczęto w Szczecinku działalność zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej. Studia dzienne rozpoczęło 34 osoby, a ponad 20 zdobywać będzie wiedzę w systemie zaocznym. Szczecinecki Wydział jest trzecim w Polsce kształcącym specjalistów na potrzeby przemysłu drzewnego. Starania władz miasta i powiatu, a także firmy Kronospan zakończyły się sukcesem. Władze miasta i powiatu dofinansowują działalność uczelni w Szczecinku, a także nieodpłatnie udostępniają niezbędne pomieszczenia. Swój udział ma też firma Kronospan. Dodatkowym atutem dla studentów są stypendia. Wszyscy studenci pierwszego roku i pierwszych roczników lat następnych otrzymają stypendia miesięczne do 500 zł. Ponadto studenci mogą ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne. Również firmy z klastra meblowego deklarują dodatkowe wsparcie dla studentów, którzy zdecydują się na podjęcie u nich pracy. Dla wielu młodych osób studia dzienne w Szczecinku są jedyną drogą do kariery. W związku ze stworzącym się klastrem meblowym w Szczecinku jest to dla mnie możliwość na zdobycie dobrej pracy po ukończeniu studiów. Czyli po prostu wiąże pan naukę z przyszłą pracą? Tak jest, tak jest. I na terenie Szczecinka i tu okolic. Jest pan ze Szczecinka? Tak, jestem ze Szczecinka. To będą pana takie pierwsze studia, tak? Tak. Dlaczego pan wybrał ten kierunek studiów? Już powtórzę to po raz kolejny, ponieważ są dogodne warunki z tego względu, że jest on położony w Szczecinku, w którego miasta się wywodzę. I jest dobra specjalizacja, czyli inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym, dzięki czemu będę przybrał swoją praktyczną wiedzę, bo tylko ten kierunek jest z naciskiem na praktyczną wiedzę. Czyli dzięki temu mamy bardzo dużo zajęć praktycznych i wkrótce mamy także laboratoria mieć udostępnione w firmie Kronospan. No i poza tym będzie pewna i płatna praca. Czyli względy praktyczne. Dokładnie, bo interesuję głównie się praktyką i bardzo się interesuję kierunkiem programistycznym, automatyzacją, utrzymaniem ruchu, programowanie sterowników i tym podobne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego już święta Bożego Narodzenia. Przy wejściu stanęła duża, niezwykła choinka. Choinkę zbudowano z różnych książek. Podstawę tworzą opasłe tomy wydanej przed wieloma laty Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Zaraz na nich ułożono kilkadziesiąt tomów dzieł wodza rewolucji październikowej Lenina. Widać też dzieła Reymonta i innych autorów. Książki opleciono migocącymi lampkami. Pojedynki FC Barcelony z Realem Madryt elektryzują fanów futbolu z całego świata. Każda z drużyn ma ponad 90 milionów fanów na Facebooku, a o grze w tych klubach marzy chyba każdy piłkarz. Świetni zawodnicy, którzy są warci ogromne pieniądze. Dla przykładu fantastyczna czwórka Messi i Neymar z Dumy Katalonii oraz Cristiano Ronaldo i Gareth Bale z Galacticos jest wyceniana według portalu Transfermarkt na ponad 400 milionów euro. Tylko za tę czwórkę można by w Polsce wybudować ponad 20 km drogi ekspresowej, zbudować około 5 tysięcy nowoczesnych boisk, zakupić ponad 900 tysięcy nowoczesnych smartfonów albo ponad 1 200 000 pączków. Ale teraz bez lukru. Ci zawodnicy nieprzypadkowo kosztują aż tyle. 3 grudnia oczy piłkarskiego świata będą zwrócone na Camp Nou, gdzie po raz kolejny zmierzą się dwaj giganci. 56-krotni mistrzowie Hiszpanii. Dwa najlepsze europejskie kluby. W Polsce to pasjonujące widowisko będzie można obejrzeć tylko na kanale Eleven, który jest dostępny w Wektrze. O godzinie 15 rozpocznie się przedmeczowe studio zrealizowane w Barcelonie, a chwilę po 16 wystartuje transmisja spotkania gigantów. Miłośnicy poezji spotkali się we wtorek z poetą i filozofem Janem Wyrwasem. Jan Wyrwas to historyk idei, poeta, niegdyś reżyser teatralny. Mieszka w Koszalinie. Wieczór metafizyczny był spotkaniem autorskim, odwołującym się w większości do wierszy metafizycznych. Podczas spotkania Jan Wyrwas mówił też o swojej działalności w teatrze. Szczecineckie panie uczestniczyły w warsztatach makijażu, a tematem przewodnim były usta.
Warsztaty zorganizował klub na obcasach. Warsztaty poprowadziła stylistka Anna Chmielewska. W programie spotkania były m.in. historia makijażu, porady w zakresie zakupu produktów do ozdoby ust oraz techniki malowania. Po wysłuchaniu części teoretycznej, ubarwionej slajdami, panie mogły praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. Kolejne spotkanie w klubie będzie miało charakter wyjazdowy. Panie pojadą do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Skrzypek na dachu. Na kortach AquaTour w Szczecinku odbył się halowy wojewódzki turniej klasyfikacyjny Skrzatek i Skrzatów. Wśród Skrzatek w grze pojedynczej w meczu finałowym Antonina Helińska ATS Promaster Szczecin pokonała Adriannę Chyl ze Szczecinka. Trzecie miejsce zajęły Julia Wartecka Olimpia Poznań i Weronika Kluj ze Szczecinek. W grze podwójnej w meczu finałowym para Antonina Helińska i Hania Brusiło ze Szczecinka pokonała Adriannę Chyl i Zuzannę Sędzik z Goleniowa. Wśród Skrzatów w grze pojedynczej w meczu finałowym Gabryś Łosiewicz ze Szczecinka pokonał Brunona Kokota z Poznania. Trzecie miejsce zajęli Jakub Gogulski z Piątki Wałcz i Artur Król z Centrum Bydgoszcz. W grze podwójnej w meczu finałowym Gabryś Łosiewicz i Jakub Gogulski pokonali Brunona Kokota i Mikołaja Rucińskiego z Stanisa Koszalin. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Szczecinek w miniony weekend grali w turniejach w Kiełpinie koło Kartuz i dwukrotnie w Tuchomiu. W turnieju Kartuzy Football Cup w Kiełpinie zawodnicy z rocznika 2007 nie zdołali awansować do dalszego etapu rozgrywek. Natomiast w turnieju w Tuchomiu na podium stanęli piłkarze z rocznika 2008, a piłkarze z rocznika 2006 zajęli szóste miejsce. Najlepszym bramkarzem wybrano Daniela Bednarskiego z Akademii Piłkarskiej Szczecinek. Drużyna Żaków doskonale również radzi sobie w lidze Żaka. W trakcie całej rundy jesiennej nie zaznała ani jednej porażki. W najbliższą niedzielę, 4 grudnia, o godzinie 10 w hali przy ulicy Wiatracznej rozgrywany będzie turniej mikołajkowy Krono z udziałem zawodników urodzonych w roku 2009 i młodszych. Zagrają dwie drużyny Chojniczanki Chojnice, Gwardii Koszalin i Błonie Barwice. Niezbyt liczna, ale z pewnością bardzo waleczna grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku reprezentowała swoją szkołę oraz miasto Szczecinek w regionalnym turnieju tenisa stołowego Olimpiad Specjalnych w Szczecinie. Reprezentacja Szczecinka, przygotowana przez trenera Pawła Czupiela, wywalczyła 3 złote medale oraz 1/4 miejsce. Młodzi zawodnicy po raz kolejny udowodnili, że ciężka praca na treningach i wielka wola walki przynieść mogą spore sukcesy sportowe i wiele radości. Blisko 50 zawodników, kibiców i sympatyków Emet Basket Szczecinek kibicowało na meczu Polskiej Ligi Koszykówki w Koszalinie. 27 listopada w hali widowiskowo-sportowej miejscowy AZS podejmował Stelmet Zielona Góra. Aktualni mistrzowie Polski gościli w Koszalinie. Było to świetne widowisko sportowe, a kibice ze Szczecinka byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności koszykarskich czołowych zawodników kraju. Po meczu zawodnicy mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z koszykarzami z Ekstraklasy. To było bardzo ciekawe przeżycie dla młodych koszykarzy ze Szczecinka i na pewno klub częściej będzie organizował tego typu przedsięwzięcia. Gala sportów walki, która odbędzie się w sobotę w krakowskiej Tauron Arenie, bez wątpienia będzie ciekawym bokserskim wydarzeniem na koniec tego roku. Emocjonujące zmagania w ringu dzięki Wektrze również będą mogli śledzić jej abonenci. Sprzedaż dostępu do gali Wektra już uruchomiła. Podczas gali skrzyżują ze sobą rękawice Mariusz Pudzianowski z powracającym do MMA gwiazdorem polskiej sceny muzycznej Pawłem Rakiem. Zakupów można dokonywać telefonicznie pod numerem 601-601-601 lub osobiście w lokalnych biurach obsługi klienta. Dziś w programie samorządowym zastępca burmistrza Daniel Rak opowie o prowadzonych w Szczecinku pracach budowlanych i remontowych.
tak naprawdę staramy się rzetelnie podsumować to, co się wydarzyło w naszym mieście, czy te środki, które przeznaczone były w budżecie, zostały prawidłowo wydatkowane. No, mi się wydaje, że powiem nieskromnie, że jestem zadowolony, tym bardziej, że te działy, które realizują inwestycje, podlegają bezpośrednio pode mnie. Oczywiście, czy mogło być lepiej? Też powiem jednoznacznie, że mogło być lepiej. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy tak inwestycja po inwestycji podsumowali tych kilkanaście inwestycji, które miało miejsce na terenie Szczecinka, no to można powiedzieć, że w większości one przebiegały terminowo, sprawnie, nie zaskakiwały nas dużą ilością robót dodatkowych, co zawsze wiąże się także ze zwiększeniem nakładów. No, największy problem chyba nam jednak stworzył tutaj Plac Wolności, a to z tego względu, że różnego rodzaju mniejsze, większe niespodzianki, które nie wpłynęły na razie na wielkość inwestycji, sprawiły jednak na to, że ten plac praktycznie do końca listopada był jednym wielkim placem budowy. Mieszkańcy, można być po obwiedni się poruszali, czyli wykonawca postawił ogrodzenie, które stworzyło wielkie rondo. Z tego miejsca mogę przeprosić wszystkich mieszkańców bardzo za te utrudnienia. Mam nadzieję, że już ten szał przedświąteczny i ta intensywność, która będzie wzmożona przed świętami, już będzie odbywała się tutaj poprzez dopuszczenie do ruchu przez główne ciągi komunikacyjne w obrębie Placu Wolności. Ale jeżeli byśmy przeszli do tych pozostałych inwestycji, to można wszystkie spuentować jednoznacznie, że zrealizowaliśmy budżet w 100%. Żadna inwestycja nam nie wypadła. Większość kwot, jakie osiągaliśmy w przetargach, były niższe od tych, które zakładaliśmy, które nam widniały w kosztorysach inwestorskich. To też są dla nas informacje, że dzisiaj jest ten rynek jeszcze bardziej inwestora, natomiast ceny idą w górę, także firmy budowlane coraz bardziej się szanują. Mam nadzieję, że będzie się to wiązało także z jednej strony z tym, że my będziemy musieli przeznaczyć więcej środków na inwestycje, z drugiej, że mieszkańcy Szczecinka, którzy obsługują te firmy, pracują, będą godniej zarabiali. Więcej w dalszej części naszego programu. Cukrzyca to podstępna choroba atakująca ludzi w każdym wieku. Dziś w auli Zespołu Szkół nr 2 podczas konferencji naukowej dyskutowano na tematy związane z cukrzycą. Do udziału w konferencji zaproszono młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż prowadzenie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat może zapobiec tej chorobie. Prelekcje wygłosili uczniowie Zespołu Szkół nr 2, nauczyciele i pracownicy sanepidu. Konferencja zorganizowana jest wzorem lat ubiegłych dla uczniów gimnazjum. Dodatkowo w tym roku zaprosiliśmy uczniów ze szkoły podstawowej nr 7 i uczniów ze szkoły podstawowej nr 4. Dlaczego to akurat konferencja ma taki tytuł i dlaczego młodzież w tym wieku? Otóż w ciągu ostatnich lat niesamowicie wzrosła liczba zachorowań na cukrzycę typu 1, która właśnie atakuje dzieci od 5 roku życia do gdzieś do 18. roku życia. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie średnio co roku przybywa 3,9% właśnie chorych. Chcieliśmy tą młodzieży pokazać, co szczególnie, co wpływa na tak wielką zachorowalność i uświadomić im to również, że wielu z nich nie wie, że już w tej chwili mogą być chorzy na cukrzycę. Dlatego też nawet podczas dzisiejszej konferencji zarówno młodzież, jak i ich opiekunowie mogli po prostu sobie zbadać poziom cukru, który mierzyła nasza pielęgniarka szkolna, pani Alicja Goszczyńska. A nie powinno to być skierowane bardziej do rodziców, żeby im uświadomić, że czasami nieodpowiednia dieta, nieodpowiednie, nie wiem, pozwalanie dzieciom na zbyt dużą ilość słodyczy, objadanie się powoduje właśnie cukrzycę? Myślę, że w pewnym stopniu tak, tylko że ściągnięcie rodziców to jest o tych godzinach jest to duży problem, prawda? Ale my zorganizowaliśmy tą konferencję, również zorganizowaliśmy dla pielęgniarek szkolnych, a także dla pedagogów szkolnych. I to myślę, że to ich zadaniem będzie przekazanie tej informacji rodzicom, tak jak czynimy to my. A myśli pani, że do tych młodych ludzi zapadnie im coś w pamięć? Myślę, że tak, ponieważ poziom był dostosowany do wieku naszych uczestników. Każda prezentacja była przerywana występami naszego chóru, bądź też humorystycznymi scenkami na temat cukrzycy i to na pewno pozwoliło
pozwoliło młodzieży troszeczkę się zrelaksować po wysłuchaniu każdego prelegenta, a jednocześnie na pewno myślę, że im coś zostało i będą wiedzieli, bo widać było to po ich minach, prawda, że tutaj patrzą na swoje brzuszki, klepią się, prawda, sprawdzają swoją masę swojego ciała. Gimnazjum nr 1 uczestniczy w międzynarodowym projekcie dotyczącym współpracy szkoły z rodzicami. We wtorek w szkole gościli przedstawiciele szkół z Teneryfy i Szwecji. Goście zapoznali się z systemem współpracy stosowanym w szczecineckiej szkole, a następnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Spotkanie miało charakter roboczy. Jesteśmy gospodarzami takiego spotkania roboczego, bo realizujemy dwuletni program we współpracy ze szkołą na Teneryfie oraz ze szkołą w Szwecji. I dzisiaj odbywa się na terenie naszej szkoły taka pierwsza robocza wizyta. Mamy czterech gości ze Szwecji, czterech z Hiszpanii. I dyskutujecie na temat wychowania dzieci, roli rodziców w szkole? Tak, mamy do przeanalizowania wiele tematów. Rozmawiamy głównie o współpracy na linii rodzic-szkoła oraz również to, jakie działania są podejmowane w poszczególnych krajach, które przeciwdziałają wczesnemu wykluczeniu dziecka z drogi edukacji. To już troszeczkę trwa. Czy już może Pani powiedzieć, jakie są różnice? Na razie wysłuchujemy pierwszego prelegenta, pana Leszka Pawelskiego, który mówi na temat stylu wychowania dziecka w domu. Czyli tak bardzo ogólnie. Tak, rozwojowo przed nami trzydniowy program. Mam nadzieję, że goście będą bardzo zadowoleni i spodoba im się nasze miasto. Panie dyrektor, jak już rozmawiamy, u góry gimnazjum nr 1 imienia Zjednoczonej Europy, niżej szkoła podstawowa imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jaka będzie przyszłość? Trudno mi powiedzieć, wypowiadam się tylko w imieniu grona naszej szkoły, że bardzo byśmy chcieli, żeby tu w tym miejscu była szkoła podstawowa numer 3, dlatego że większość z nas w tym miejscu, w tym budynku przepracowała albo całe swoje życie zawodowe, albo większość. Jesteśmy w sposób związani z tą szkołą. Muzeum Regionalne w Szczecinku serdecznie zaprasza w czwartek, 1 grudnia o godzinie 17 na otwarcie wystawy Boże Narodzenie – Staropolskie Zwyczaje Świąteczne. W istocie święta w Muzeum Regionalnym w Szczecinku rozpoczynają się już w czwartek, 1 grudnia. Jest nam tym bardziej niezmiernie miło osobom reprezentującym współpracującą bądź co bądź placówkę z Muzeum Regionalnym w Szczecinku, czyli Muzeum Okręgowe w Pile, bowiem jak słyszeliśmy z opowieści przedstawicieli muzeum, po raz pierwszy tego typu wystawa nie tyle ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile gości w muzeum, co muzeum o tego typu wdzięcznym, jakby nie patrzeć, temacie, więc podwójnie się cieszymy. Ile czasu będzie można podziwiać te szopki? Tak jak powiedziałem, inauguracja rozpoczęta wernisażem ma miejsce o godzinie 17 w dniu 1 grudnia, czyli w najbliższy czwartek, a ekspozycje wszyscy chętni goście i zwiedzający, czy też przyjaciele Muzeum Regionalnego w Szczecinku będą mieli okazję podziwiać do dnia 29 stycznia włącznie. Skąd te piękne szopki? Chciałbym się w tym momencie również pochwalić zbiorami własnej placówki. Jest to kolekcja tworzona od bodaj 30 lat z górą i pochodzą one od twórców z północnej Wielkopolskich, twórców amatorów, jak i selekcjonowane z Kaszub, bowiem wśród autorów mamy również twórców ludowych z Brus, jest to pan Józef Chomowski. Pewnie i w państwa okolicach nie mniej znany niż w okolicach Piły. I taka kolekcja jest jednocześnie zalążkiem każdej z wystaw o tematyce świątecznej, czy szerzej mówiąc Bożego Narodzenia, godów, jak to również w tradycji ludowej nazywano, którą Muzeum w Pile organizuje, że tak powiem, na gościnnych występach w innych placówkach. Trzeba przyznać, że są pięknie, misternie wykonane. Niektóre większe, inne mniejsze. Czy macie jeszcze większe, które po prostu ze względów rozmiarowych nie zmieściły się? Tak. I rozszerzyłbym odpowiedź, mówiąc, że nawet nie tyle większe, bo to też prawda, ale i szopki, które są szopkami nietypowymi, bowiem najczęściej szopka kojarzona jest z jakąś, chociażby z przekazów, jak to wyglądało w tradycji, budowlą imitującą
tą stajenkę najczęściej, w której gromadzi się święta rodzina przy żłóbku z nowonarodzonym Jezusem. I tak w istocie jest. Jest to trzon kolekcji. Niemniej trafiają się tak nietypowo, o których wspomniałem, jak chociażby związane z wyobraźnią samych twórców, więc jest to szopka, której nie prezentujemy tutaj, bo nie mieściła się w pomieszczeniu, gdzie ta ekspozycja będzie miała swoje miejsce. Szopka, która jest rozbudowaną gałęzią życia, wokół której gromadzone są postaci aniołów, świętych i innych postaci, chociażby zwierzęcych. Są w naszej kolekcji również takie szopki, jak naśladujące tradycyjne szopki krakowskie, niemniej wykonane z innych materiałów niż ma to miejsce chociażby na prezentacjach w samym Starym Rynku Krakowskim. Tego typu eksponaty, choć chcielibyśmy pokazywać, to ze względu na wspomniane warunki pomieszczeniowe, no nie mogą ujrzeć obecnie światła dziennego w Szczecinku, ale kto wie, może w przyszłości będzie okazja rozszerzyć tego typu prezentacje i również w Szczecinku też może będą pokazane. Oprócz szopek jest również oprawa świąteczna. Mówię tutaj o obrazach na ścianie, o wystroju stołu, o kolędnikach. Tak, wychodzimy z założenia, że jeśli mamy prezentować zwyczaje, czy też tradycje wzorem tradycyjnej kultury ludowej, głównie w naszym regionie, ale jeśli mówimy o obrzędach, czy też zwyczajach ogólnopolskich, staropolskich wręcz, to nie sposób nie spróbować pokusić się o prezentację tego, co wokół tej tradycji, chociażby szopek, bo to nie wszystko, pokazać zwiedzającym, jak naprawdę miało to miejsce przed 100 laty, czy też kilka wieków wcześniej. W związku z tym, na miarę możliwości, również i w takim pomieszczeniu, imitujemy w miarę obiektywny i zbliżony do tej tradycji sposób wnętrze izby mieszkalnej tradycyjnej chłopskiej, również z tym, jakie mniej więcej były pokarmy podczas wieczerzy wigilijnej, jak ta izba była przystrojona na święto, poczynając od okresu Adwentu, kończąc na święcie Trzech Króli. Jeśli święta Bożego Narodzenia, to również atrybuty związane chociażby z tym, co tradycji świątecznej towarzyszyła, więc kolędnicy, instrumenty ludowe, które wykorzystywano podczas tych przemarszów kolędników i szereg tego typu rekwizytów towarzyszących. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, przypomnijmy tylko, od kiedy do kiedy można oglądać wystawę. Tak więc jeszcze raz dla przypomnienia, wernisaż wystawy w dniu 1 grudnia, a można ekspozycję zwiedzać do 29 stycznia włącznie. Korzystając z okazji, wszystkich bardzo serdecznie z Państwa widzów zapraszam na ekspozycję. A druga sprawa, również korzystając z okazji, chciałbym już w tym momencie, choć grudzień dopiero za pasem, nie mówiąc o świętach, już w tym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwa telewidzom z okazji świąt, jak i Państwu. 4 grudnia Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom przy wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji organizuje akcję charytatywną w poszukiwaniu świętego Mikołaja. W tym dniu w godzinach od 10 do 16 będzie można spotkać patrole świętego Mikołaja wyposażone w puszki, a także specjalne identyfikatory oraz odwiedzić biuro świętego Mikołaja znajdujące się w świetlicy Koniczynka przy ulicy Białogardzkiej 1. Dzięki pozyskanym funduszom Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom będzie mogło urozmaicić zajęcia, zorganizować spartakiadę oraz karnawałowy bal małego sportowca dla podopiecznych szczecineckich świetlic środowiskowych. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.